No a matka uczepiła się mnie i idzie za mną. Ja mówię, mama, idź, idź, ja sam pojadę, idź, idź. Nie, uczepiła się i poszła za mną. No i wtedy załadowali nas do wagonu. Takiego bydlęcego. I dojechaliśmy do Oświęcimia. Do Auschwitz. No i tam na rampie w Auschwitz też drugi raz SS-man z bagnetem na karabinie i tym bagnetem tak między nas, bo matka znowu uczepiona mnie, trzyma się mnie, on tak, to twój syn, ja? Ten syn, ja? I tak mnie, i on tak do piersi jej tym bagnetem, ostrzem odepchnął ją. No i widziałem, jak pognali przez tory kobiety. One poszły tam na drugą stronę torów. A nas tutaj po tej stronie jakoś tam pognali. No i wtedy ostatni raz widziałem matkę. No a potem jak już byłem, a jeszcze rozerwałem bochenek chleba, zdążyłem rozerwać ten bochenek, który mnie tam podała matka, weź, weź, ja jeszcze rozerwałem, mówię, weź połowę, dałem jej połowę, sam połowę wziąłem. No i tak żeśmy się rozstali. Potem już jestem przed sauną, czyli tam przed kąpielą, czyli tam gdzie strzygą, gdzie tego. Najpierw noc żeśmy przespali w błocie, przed tą sauną, a nad ranem przychodzi kapo jakiś, czy jakiś funkcyjny, w pasiakach takim, i mówi, wasze kobiety poszły do gazu. No i rzucili się tam do niego mężczyźni pytać, co, jak, gdzie, a on oczywiście od razu się zmył, bo przecież nie będzie tłumaczył, to jest to, co powiedział, to i tak za wiele powiedział i uciekł nie tłumacząc wiele. Otóż nie miał zupełnie racji, bo nie kobiety, tylko niewielka część kobiet poszła, no ale tutaj miał rację. A to, że one poszły, czyli ta niewielka część kobiet, które były no, niesprawne fizycznie, stare, nie nadające się do pracy, matka była w dobrej formie i mogła się nadawać do pracy, tylko dostała no, szoku. Zobaczyła syna, jak go pędzą w stronę kominów dymiących, bo to nocą one dymiły. Dymiły i taki ogień buchał z czterech kominów. A matka wiedziała, co to są te kominy, bo Żydówki do niej przychodziły, kapelusze szyły u niej takie z dużym rondem spadającym na oczy i z woalką, żeby twarz zasłaniały. I Żydówki opowiadały o tym, że co to jest Auschwitz i tam, co to są kominy. Komora gazowa i kominy, także ona wiedziała. No i zobaczyła, że mnie pędzą w tamtą stronę. Także dostała spazmów jakiś, tak, płaczu. No i z tego powodu SS-man ją dołączył do tych starych kobiet, które przeznaczyli do pójścia do gazu razem z Żydami. I tę grupkę pognano, akurat tam gdzieś Żydzi byli pędzeni, dołączyli ich. I to opowiedziała jej przyjaciółka, pani Halina Szych, jej mąż.
mąż to był organista w kościele świętej Anny. On był moim chrzestnym ojcem. No a one się przyjaźniły i były tam razem w Oświęcimiu. Tę chwilę, czy te parę chwil. I ona widziała matkę taką rozpaczającą i widziała, jak matkę dołączono do tej grupy, którą popędzono do gazu. Jak ja się o tym dowiedziałem? No nie od niej bezpośrednio, bo ja potem siedziałem w więzieniu. To było po latach. Przyszedł do mnie jej syn ze swoją żoną. Oczywiście ja go znałem jeszcze sprzed wojny. Jeszcze jako chłopiec, pamiętam tam, żeśmy na plaży razem chodzili, starszy ode mnie. I tak długo nie chcieli mówić, tak coś mieli do powiedzenia, ale tak niechętnie. I wreszcie on mówi, czy nawet on się nie zdecydował, ona chyba się zdecydowała za niego powiedzieć. A to on powinien powiedzieć, bo to on słuchał. Zresztą ona też pewnie, że jego matka mówiła o mojej matce, że niepotrzebnie tak przeżywała ten Oświęcim, że trzeba było to lekko potraktować, że niepotrzebnie dostała jakiś taki spazm, wpadła na jakieś takie nerwy i że właśnie przez to została pognana, dołączona do tych kobiet i została pognana z Żydami. Tą grupą dołączona do grupy Żydów pędzonych do gazu. No to, ale to im ta opowieść tak z trudem przychodziła. No nie chcieli mi tego mówić. Bo wiedzieli, że to będzie dla mnie jakieś okrutne, straszne. No ale wreszcie wyartykułowali to, że ich matka no, już nie żyła, ale przyszli specjalnie, żeby mi to powiedzieć, że uważali to za swój obowiązek, żebym ja się o tym dowiedział. Także stąd wiem, że był świadek, czyli ta Halina Krzych, przyjaciółka mojej matki, widziała, jak ją odłączono od tych kobiet, które tam pozostały i normalnie pracowały. I te, które ocalały, które przeżyły Oświęcim, no to przeżyły i ta właśnie przyjaciółka mojej matki przeżyła Oświęcim i wyszła i mogła to opowiedzieć. I gdyby matka nie dostała takich spazmów, no ale dostała spazmów ze względu na mnie, widząc, że mnie pędzą mnie do gazu, czy do tych czterech dymiących kominów, a to nocą wyglądało strasznie. Jak myśmy szli, mężczyźni, jak myśmy się tam zbliżali, to ktoś powiedział, o, to są krematoria, to są kominy krematoryjne. A ktoś inny taki, co ty opowiadasz, co opowiadasz, nieprawda, to jest huta szkła, my tu będziemy pracowali. No i nie chciał wierzyć, po prostu ludzie nie chcą wierzyć. Nie, wolą prawdy nie znać, tak. No ale potem wkrótce się przekonał, że jednak ten pierwszy miał rację. Także jak matka zobaczyła te dymy i te płomienie buchające z tych kominów, no to i syna idącego w tamtym kierunku, no to musiała dostać spazmów. No i SS-man uznał za to, no, za niepotrzebną, niezdolną do pracy. No, rozpacz z powodu syna karana była śmiercią po prostu.